Ja nie wierzę w takie coś jak fatum nad jakimś stadionem. Wierzę w to, że gdybyśmy realizowali w pierwszej połowie to, co mieliśmy realizować, jeżeli chodzi o atak pozycyjny, posiadanie piłki, wykończenie akcji, na pewno ten wynik byłby inny. Drugi mecz, podobny scenariusz po stracie bramki. Ciężko mi oceniać, w jakich okolicznościach był ten karny, bo z mojej perspektywy nie było to dobrze widoczne. Znowuż, można powiedzieć, podnosimy głowę, doprowadzamy do trzech, bodajże czterech sytuacji. Tutaj nawet nie skłamię mówić, z prawie stuprocentowych, gdzie ta piłka powinna być w siatce. Brakuje nam, nie ma co mówić, skuteczności pod bramką, bo jeżeli chodzi o prowadzenie gry, budowanie akcji, mówię tylko o drugiej połowie, wyglądało to przyzwoicie, ale zabrakło kropki nad i. Tutaj jedynie co mogę zrobić, to podziękować kibicom za doping, rozumiem ich frustrację, ale mimo wszystko dziękuję i mam nadzieję, że z następnego meczu przywieziemy punkty i tutaj zaczniemy, ta seria się odwróci. No ten skład tutaj nie jest tajemnicą, że zbudowaliśmy za 5, przysłowiowo za 5 12 i trzeci mecz, trzeci eksperyment, szukamy optymalnego ustawienia. Ja poznaję zawodników, zawodnicy siebie. Momenty są, że funkcjonuje to słabo, ale są momenty, że funkcjonuje to bardzo dobrze. Nie jest to tajemnicą, że przyda się rywalizacja na pewno, jeżeli chodzi o graczy ofensywnych, bo brakuje tego, czego brakuje, to przede wszystkim jakości w wykończeniu sytuacji. Jako zespół tutaj doprowadzamy poprzez akcję i pomysł na granie praktycznie do pola karnego, do uderzenia. Brakuje tego, można powiedzieć, ostatniego dotknięcia, a na tym przede wszystkim bazuje piłka, że nie jest to gra na utrzymanie, a gra na punkty, a my w tej grze najważniejszej na razie nie punktujemy.